Identyfikator podmiotu SCP-2006 Klasa podmiotu KITER Specjalne czynności przechowawcze SCP-2006 musi znajdować się w hermetycznej celi przechowawczej w ośrodku 118. Podmiot musi być nieustannie monitorowany pod kątem zmian wyglądu, które muszą być natychmiast zapisywane. Każdy pracownik wchodzący w kontakt z SCP-2006 musi mieć ukończony kurs aktorski skupiający się na wyrażaniu strachu i zaskoczenia. Każdego miesiąca podmiotowi pokazywany będzie przynajmniej jeden horror lub film fantastyczny zawierający elementy horroru najniższej możliwej jakości i poziomu. Wszystkie interakcje z SCP-2006 muszą wykazać, że podmiot dalej wierzy, iż minione dzieła przedstawiają prawdziwe, Ogromne przerażenie i strach. Opis. SCP-2006 jest anomalnym, sferycznym bytem mierzącym około 50 cm średnicy, gdy znajduje się w swoim naturalnym stanie. Celem SCP-2006 jest wywołanie uczucia strachu i lub przerażenia u jak największej możliwej ilości ludzi. Aby móc to osiągnąć, SCP-2006 posiada zdolność zmiany własnego kształtu, masy, objętości, gęstości, struktury chemicznej i głosu do dowolnej pożądanej przez Ciebie formy. Obecnie nie jest znany żaden sposób na uszkodzenie SCP-2006. Zasięg zmianokształtności podmiotu nie jest znany, w chwili obecnej uważa się, że jest on nieograniczony. Obecnie SCP-2006 wykazuje sentyment do przybierania form różnych bytów i czarnych charakterów występujących w filmach, które obserwował. Najczęstszą przybieraną przez podmiot formą jest Roman z filmu Robot Monster z 1953 roku. SCP-2006 może porozumiewać się mową, nawet jeśli przybrał formę, która odpowiada bytowi niezdolnemu do takiej komunikacji. Podmiot ogólnie spróbuje wystraszyć i lub przerazić każdą osobę, z którą wejdzie w bezpośredni kontakt, lecz po wywołaniu zamierzonego efektu SCP-2006 staje się uprzejmy i przyjacielski. Powód takiego zachowania nie jest obecnie znany. Pomimo faktu, że SCP-2006 ciągle powtarza, iż jego celem jest wywołanie tak dużej ilości strachu, jak to tylko możliwe, Podmiot nie radzi sobie z oceną czynników wywołujących prawdziwe przerażenie u ludzi i cały czas poszukuje nowych sposobów i technik. Dodatkowo jego słaba ocena dotyczy także rozpoznawania emocji u ludzi, jako że SCP-2006 nie jest zdolny odróżnić od siebie bardzo zbliżonych emocji, których różnice są oczywiste dla człowieka. Dziennik przesłuchania SCP-2006 Przesłuchujący Dr. Loif. Przesłuchiwany SCP-2006. Dr. Loif wchodzi do pomieszczenia. SCP-2006 jest widoczny przy drzwiach kuca. Podmiot znajduje się w formie Roman. SCP-2006 gwałtownie podskakuje z przykucnięcia, wyrzucając ramiona w powietrze. Bój się nieśmiertelniku! Jan jest potężny Roman! Okryć się strachem! Doktor Loj krzyczy i potyka się, wycofując, podnosi ręce w geście obronnym. Błagam! Potężny Roman! Nie rób mi krzywdy! <grystanie> to tylko ja, doktorku. Co ty widzicie załatwiłem, nie? scp 2006 O, o mój Boże! Naprawdę nie przestraszyłeś! O mało zawału nie dostałem! To jest to, co robię, doktorku. ha buu! Doktor Lojw ponownie się potyka. <grym> dalej nieźle. Więc jest coś, o czym chciałeś ze mną pogadać, doktorku? Tak. Ja się zastanawiałem, właściwie to, dlaczego czujesz potrzebę wywoływania strachu u innych? Nie rozumiem pytania. To znaczy, dlaczego straszysz ludzi? O, to proste. Straszę ludzi, bo to dobra zabawa i... no wiesz, to jest coś, co robię. Tak jak ty robisz doktorskie rzeczy, tak ja robię straszne rzeczy. I jestem w najlepszy. Naprawdę nie rozumiem, o co jeszcze może chodzić? Jesteś. W takim razie opuszczę cię już. Wróć się długo. Będę miał trochę naprawdę strasznych rzeczy do pokazania następnym razem. A tak w ogóle... pożrę twoją duszę! Wypuścicie mnie stąd! Zaraz u nas przerażenie! Dodatek. Obecny dyrektor placówki Ośrodka 118 wystosował następującą notatkę dotyczącą SCP-2006: Otrzymałem raporty dotyczące niedbalstwa i nieodpowiedniego zachowania przy SCP-2006. Wielu pracowników śmiało się z podmiotu, podglądając go, gdy oglądał nowy film, bądź próbował straszyć ludzi. Niektórzy nawet zastanawiają się, dlaczego w ogóle SCP-2006 jest zaklasyfikowany jako kiter. Jestem tutaj, żeby wam przypomnieć, że obiekt Kitter to obiekt Kitter. Nieważne, jak nieszkodliwie może wyglądać. Nie, SCP-2006 nie jest szalejącym półbogiem. Nie jest też regenerującym się superjaszczurem. Jednak jest źródłem zagrożenia tego samego poziomu, co inne obiekty Kitter przechowywane przez fundację. Pomyślcie o celu SCP-2006. On chce straszyć ludzi. Wyobraźcie sobie, co mogłoby się stać, gdyby SCP 2006 naruszył przechowalnie i dowiedział się, co tak naprawdę przeraża ludzi. Wyobraźcie sobie, co by było, gdy poznał horror wojny, albo koncept paranoi, czy fobii normalnych dla każdego człowieka. Wyobraźcie sobie, że poznał prawdziwy horror atomowego Holokaustu, albo scenariusza końca świata klasy XK. Teraz połączy to z bytem, który posiada zdolność do wolnej zmiany kształtu, która nie ma znanych nam granic. Już wieź, dlaczego to obiekt Kiter. Wszyscy pracownicy mi mieli powyżej sali odpowiednio karani dyscyplinarnie. Nie chcę o tym więcej słyszeć. Dr. Randall Owings, dyrektor ośrodka 118.